Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj w nocy pojawi się kolejny trailer do Ant-Mana i Osy Kwantomanii i fakt, że oglądałem już pierwszy, ale podobno ten jest o wiele lepszy, tam się dzieje więcej fajnych rzeczy i co najważniejsze jest o wiele więcej Kanga, z tego co mi Adi mówił, także po prostu nie ma co więcej mówić, przejdźmy do rzeczy, zakładam słuchafony i bierzemy się do oglądania. Intrygujący z ciebie człowiek. Jest Kang! Jesteś Avengerem. Tak, jest. Masz córkę. I zmarnowałeś mnóstwo czasu. Jak ja. Ale możemy sobie nawzajem pomóc. Coś ty zajedę. Jestem kimś, kto może ci dać to, czego potrzebujesz. Mianowicie? Czas. Ta scena ze zdjęciem hełmu. Nice. Potrafi zmieniać rzeczywistość. I niszczyć historię. Co? Nie wolno ufać. Mam w nosie, kim jest ten gość. Straciłem tak wiele. A dzięki niemu dostanę drugą szansę. O kurde. Już w lutym, no. Ujmę to najprościej. Daj mi to, czego chcę. Inaczej twoje tak zwane życie skończy się. To wszystko przeze mnie. Co? Lepiej niech ona tego nie widzi. Przyrzekłeś mi coś. Chcesz ze mną wygrać? O kurde! Nie, nie muszę wygrać. O rany! Przepraszam, Gassi. O kurde! Tylko w kinach luty. Ja pierdziu! Ile tego Kanga tam jest? Jaki to jest koksu? Nie, czekajcie, musimy sobie to poprzeglądać. Czekajcie, tutaj końcówka jeszcze raz. Przepraszam, w ogóle jakieś zapadanie się tutaj Ant-Mana w Ant-Manach. Dobra, to chcę zobaczyć jeszcze raz. Kurde, no i nie mówcie mi, że to nie jest potężny antagonista. Nie, sorry, po prostu my z Adim w rozmowach naszych często mówimy, kurde, jaki Kang jest zajebisty, więcej Kanga nam dajcie, więcej Kanga. No i dostaliśmy dużo Kanga. Przejdźmy to po kolei, sobie przejrzyjmy cały tej trailer. No tu wstęp jakiś, że tam Kang jest, matko, nie Kang, że Kang mówi, że Scott jest Avengerem, że tam córka i tak dalej. To mnie zaskoczyło, że Cassie wychodzi z więzienia, co jest? I zmarnowałeś mnóstwo czasu. No tak, zmarnowałem mnóstwo czasu, chodzi pewnie o, wiadomo, 5 lat, które przysiadał w wymiarze kwantowym. Nie, sorry, 5 godzin. Nie 5 lat, 5 godzin. Dalej, co mamy tutaj? Dalej mamy, no to znowu tutaj to, że wylądowali w wymiarze kwantowym. Tutaj, jeszcze raz tą scenę chcę zobaczyć. Coś ty zajedę. Jestem kimś, kto może ci dać to, czego potrzebujesz. O, ale to dobrze wygląda. To dobrze wygląda, to jest zdjęcie tej maski. To wygląda bardzo dobrze. Ogólnie tutaj też właśnie... Po prostu po pierwszym trailerze już widziałem, że jak tam się mówiło, że w czwartej fazie efekty specjalne były takie średnie, no to już wiadomo dlaczego. Po prostu pieniądze i czas były odkładane na to, żeby ten film był naprawdę mega dopracowany. Co my tu jeszcze mamy? Ten wymiar kwantowy cały czas. Jak coś przyjrzeć temu. Potrafi zmieniać rzeczywistość. Tak, potrafi. W końcu to jest potężny Kang zdobywca, tak? I niszczyć historię. No przecież ten kadr, no spójrzcie na niego po prostu, no. Ja widzę, że na niego patrzę, to się po prostu cieszę. Ja się po prostu cieszę na jego widok. To mnie ciekawi. Dwóch Ant-Manów, what? Czy dobra, w sumie okej, okay, będzie wiadomo, czas i tak dalej. Ale nie wiem, po prostu jak tak zobaczyłem to rozdzielenie Ant-Mana, to po prostu byłem w takim szoku. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Wolno ufać. No tak. O, i tutaj. Tu jest kto?
Modok. Modok tu się nagle znikąd wziął. Kurde, przecież nigdy go w MCU jeszcze nie było. Chyba, że było. To dajcie mi znać. Ale z tego, co się orientuję, to chyba go nie było. I nagle tutaj pojawia się Modok. Jeszcze gdzieś tam już mi mignęło, że właśnie on jest i że tu jest normalna twarz. On miał normalną twarz, ale ona wygląda trochę tak dziwnie, szczerze mówiąc. Jacyś tutaj jeszcze żołnierze nie byli na plakacie. Widziałem też plakat, który gdzieś tam lata sobie po internecie. Bardzo ładny ten plakat jest swoją drogą. Co my tu jeszcze mamy? No tu, że stracił czas. Tak. I tutaj to. W co to Ant-Man wratuje, nie wiem, ale wygląda to ładnie. Wygląda to ładnie, bardzo. W ogóle, szczerze mówiąc, wymiar kwantowy wygląda świetnie, naprawdę. To się świetnie wszystko prezentuje. Co to jest? Co to jest? Ujmę to naj... Dobra, oni sobie lecą na czymś. O! Czy co to jest? Jakiś milion Ant-Manów i jakieś pieśni? Nie wiem, co tu się dzieje. Jakiś portal. Moje tak zwane życie. No bo zapewne będzie chodził po prostu o to, że będą chcieli się wydostać i Kang im w tym pomoże, a zamiast to będzie chciał czegoś, żeby wiadomo, zdobyć świat. No, normalna rzecz. Dobra, tutaj. Tu jaka gdzieś też mi mignęło, że ogólnie często się przewijają właśnie w Marvelu kady, że właśnie dwóch bohaterów stoi tak i to oznacza, że może się tutaj gdzieś skończyć. I mamy właśnie oto taki kad. No i była też tam scena właśnie pojedynku. Nie, ten pojedynek wygląda naprawdę świetnie, bo co tu jeszcze, czekajcie. Tu jeszcze nowej dynastii, wróć. Zobacz początek. Jakaś wielka nowej dynastii. Nie, tutaj już naprawdę musi mieć całkiem niezłe wprowadzenie Kanga i w ogóle całej jego armii i tak dalej. No po prostu. No, tutaj o, jakaś wielka ilość Ant-Manów. Na tego nie widzi. I ten rozpad, czekaj, ten rozpad. No przecież to wygląda świetnie po prostu. Co my tu jeszcze mamy? Kłeś mi coś. Ten pojedynek, tu już widać po prostu Kanga, tu już widać Kanga, że to jest potężny... O! Modok, pokażcie mi Modoka. Ta maska też wygląda tak komicznie trochę. Co my tu jeszcze? Wow. Nie muszę. On mu dosłownie roztrzaskał hełm. W sensie to nie jest jakieś wielkie super, ale po prostu jakoś mi się to bardzo podoba. Bo to wygląda ładnie, naprawdę epicko. No i tutaj, o, i ta ilość Ant-Manów. Nie, tu się będą działy naprawdę rzeczy potężne, widzowie. Dobra, chyba wszystko zobaczyłem, co chciałem zobaczyć, mi się wydaje. No, słuchajcie, ogólnie jak dla mnie się zapowiada świetnie. Tutaj wprowadzenie Kanga, dużo Kanga dostaliśmy w tym trailerze, co naprawdę mnie bardzo cieszy. Jakieś wielkie już zawirowania, ogólnie już raczej się czegoś dowiem większego o multiversum. No po prostu jest mega. Jak dla mnie po prostu jest mega, więc ja nie mogę się doczekać do tego, jak to wszystko zobaczymy. Dobra, więc to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu w ogóle, czy oglądaliście trailer, czy wam się podobał, co sądzicie i czy czekacie na Ant-Mana. Pogadajmy sobie w komentarzach na temat właśnie tego filmu. No i w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!